dzisiaj znowu rozmawiali o naniście. Letni upał przyciąga do rzeki mnóstwo kobiet, które pokazują wszystkie bez wyjątku części ciała z większym lub mniejszym stopniem odkrytości i nieuwagi. Niektóre są wygolone pod pachami, inne mają siniaki na udach. Осторожно, там опять этот засел. Ошегла бабча с козами, сказując на зарośla wikliny, так jakby to był nasz problem, так jakby to nas on podglądał z lornetką i przyspieszonym oddechem. Zawsze jesteśmy gotowi przegnać go palkami i gwizdem. Albo kiedy tak się zdarzy, rozwalimy czaszkę siekierą, albo wykujemy oczy prożnem, niech się tylko wepchnie. Jednak możecie być pewni, nawet i po tym, już bez lornetki, już z pustymi oczodołami, on, mimo wszystko, zakradnie się w te zarośla. Będzie wdychał gorące ciało powietrza. Przylbie w nim do mokrych ciał podglądanych kobiet i znieruchomieje, śpiewając posłyszaną rano w sygnałach dnia piosenkę. Цього тепла затято прагнули, ми так цього тепла затято прагнули. Jeszcze kilka tygodni i sierpień się skończy. Jeszcze kilka tygodni i otworzy się przepaść.